Mamo, tato, widzieliście mój zeszyt? Nie, poszukaj, kochanie. Nie, mamo, ja chcę, żebyście zobaczyli mój zeszyt. Zobaczcie, mój OK zeszyt jest wyjątkowy. Pomaga mi się uczyć. Pani w szkole powiedziała, że w tym roku zeszyty będą naprawdę nasze. Na każdej lekcji nauczycielka podaje nam cel lekcji, napisany tak, żebyśmy go zrozumieli i zapamiętali. Pani podaje nam także na co bezu, czyli na co będziemy zwracać uwagę. Dzięki temu już na początku lekcji wiem, co muszę zapamiętać i po czym poznam, że zrealizowałam nasz cel. Pani powiedziała, że za rok już będziemy sami potrafili układać na co bezu. Pozostałe notatki robię po swojemu. I każdy pisze coś innego, chociaż to ten sam temat. Ale pani mówi, że to dobrze, bo każdy z nas jest innym. I zeszyt wcale nie musi być ładny. Chociaż mój jest, ale przede wszystkim pomaga mi się uczyć. Wszyscy w klasie mówią, że to ulubiony zeszyt. Na koniec lekcji piszemy refleksję, czyli o tym, co najbardziej zostało w głowie. Ja czasami piszę, co mnie zdziwiło, albo czego nowego się dowiedziałam. Czasami jest tak, że przypominam sobie, co już wiedziałam wcześniej. I okazuje się, że te dwie rzeczy pasują do siebie jak puzzle. A co najbardziej lubisz w swoim OK zeszycie? Że wiem, że to tylko mój zeszyt i nie dostaję za niego ocen. U nas oceny są tylko ze sprawdziany. Teraz otrzymuję od pani informację zwrotną. Wtedy wiem, co zrobiłam dobrze, a co źle i jaką swoją pracę poprawić. Planując lekcję, ustalam jej cel i na co bezu, czyli kryteria sukcesu do zrealizowania celu. Wtedy razem z uczniami wiemy, do czego wspólnie dążymy i jak to zrobić. Informacja zwrotna, którą uczniowie otrzymują do konkretnej pracy czy sprawdzianu, pomaga w uczeniu się. Korzystam też z refleksji i podsumowań, które uczniowie zamieszczają w zeszytach. Stąd wiem, jak dalej prowadzić nauczanie. Dzięki OK zeszytowi dokładnie wiemy, czego uczy się nasze dziecko. Mogę pomóc dziecku w przygotowaniu do lekcji lub do sprawdzianu. Wystarczy, że przeczytam na co bezu do lekcji lub do całego działu. OK zeszyt daje możliwość współpracy i budowania partnerstwa między nauczycielem i uczniem. Zacznij pracować z OK zeszytem. Możesz to zrobić sam lub zapisać się na nasz kurs internetowy www.sus.co.org.pl.